Świetlica w Rusku jest jedną z czterech, które będą sfinansowane z programu Odnowy Wsi poprzez Urząd Marszałkowski. Umowa została oficjalnie podpisana 31 lipca. 1 400 000 otrzymujemy od marszałka, 1 000 000 to nasz wkład własny, ale jest to element całej polityki, którą kierujemy do wsi. Mamy 22 wsie i w tym roku udało nam się pozyskać teren 6 arów w Skarżycach, by jako ostatnia wieś miała swój kawałek ziemi, na którym będzie miała altankę, będzie miała grilla, będzie miała mały plac zabaw. My próbujemy zawsze pomóc wsi na początek, natomiast później każda wioska już z Funduszu Sołeckiego sobie to utrzymuje. Myślę, że takimi pięknymi miejscami, o których można wspomnieć, to Grochotów przede wszystkim i Graniczna. Pięknie się to wszystko rozwija, ale robimy to dlatego, że wieś jest aktywna. No nie jest tak, że my robimy i tam nic się nie dzieje. Każda nasza pomoc skierowana dla wsi wraca do nas aktywnością mieszkańców. W świetlicy w Rusku wykonano wnętrze, pomalowano ściany, a także wyremontowano kuchnię wraz z podłogą. Przez całe zaplecze jest niewyremontowane. Jeszcze zostały stare pogipsowane otwory na kable, także nie ma instalacji odpływowej na kuchni, nie mamy gdzie, jeżeli się robi imprezy jakieś, nie ma gdzie odpływać woda, także świetlica jest automatycznie teraz zamknięta. No, remont nam pozwoli bardzo na organizowanie imprez, tak jak Sylwestry, czy Dzień Matki, czy Dzień Dziecka, różne imprezy, jakieś zabawy wiejskie, tak samo. Zakupiona została zmywarka, chłodnia, a w najbliższym czasie pojawi się także kuchnia gazowa. Mieszkańcy wsi zadowoleni są z faktu, że w końcu będą mieli gdzie się wspólnie spotykać. Lecz to nie koniec remontów. Mamy drogę dużo szerszą. W okresie zimy, jeżeli przyjdzie samochód, przejedzie samochód osobowy i na przykład samochód duży, ciężarowy, nie było możliwości się wyminąć. Dzięki temu, że droga została poszerzona, wygoda jazdy znacznie się poprawiła.